Świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi, masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. Ogłoszenie wyłącznie dla atrakcyjnych i inteligentnych kobiet w wieku około 40-50 lat z Bolesławca i bliskich okolic. Kobietę atrakcyjną i inteligentną zaproszę jako osobę towarzyszącą do wyjazdu Warszawa na spotkanie z VIP. W perspektywie czasu być może utrwalenia stałego związku. Telefon 660 243 806. Dziewiąty lipca, wtorek, Bogdan Mazurkiewicz zaprasza Państwa na wydarzenia. Ulica Powstańców Warszawy znajduje się na Bolesławskim osiedlu Garncarska. Wzdłuż niej jest zabudowa mieszkaniowa, w której zamieszkuje już wielu bolesławian. Już teraz mogą oni korzystać z nowo wybudowanej drogi, która posiada wszystkie elementy pozwalające na komfortowe korzystanie z niej. Bolesławieckie osiedle Garncarska to miejsce, które przez ostatnie lata dynamicznie się rozbudowywało. Obecnie jest to dzielnica miasta zabudowana i budynkami mieszkalnymi wielokondygnacyjnymi, i zabudową szeregową, i domami jednorodzinnymi, wolnostojącymi. To nowe oblicze tego miejsca wymagało jednak od miasta wielu inwestycji drogowych, które skomunikowały i wewnętrzne ciągi komunikacyjne, i całą dzielnicę z pozostałą częścią miasta. Najnowszą inwestycją była zaś budowa drogi wzdłuż ulicy Powstańców Warszawy. Przed chwilą rozmawiałem z nowymi mieszkańcami tego osiedla. Wszyscy są bardzo zadowoleni, bo rzeczywiście powstała droga o długości prawie pół kilometra. Kosztowało to około 3 milionów złotych, z czego 50% ze środków zewnętrznych, 50% z budżetu miasta. Powstała piękna droga ze ścieżką rowerową i z bardzo nowoczesnym oświetleniem, czyli to wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby czuć się i bezpiecznie, i jednocześnie w wysokim komforcie, bo rzeczywiście ta dzielnica ma bardzo dużo elementów, które łącznie stanowią o jakości życia. Mamy boisko, mamy przedszkole, mamy sklep, mamy restaurację, mamy ścieżki rowerowe, mamy dużo zieleni w pobliżu, a więc jest to miejsce wspaniałe do zamieszkania, o czym mówią mieszkańcy. W tej dzielnicy, podobnie jak dzieje się to również w innych częściach miasta, gdzie powstaje budownictwo mieszkaniowe, samorząd miejski zastosował rozwiązanie polegające na tym, że już w trakcie inwestycji budowlanych budowano tu drogi techniczne. Były to utwardzone szlaki, które ułatwiały znacząco procesy budowlane. Dopiero po zakończeniu budów przystępowano do budowy docelowych szlaków komunikacyjnych. W bieżącym roku gmina miejska Bolesławiec na inwestycje drogowe przeznaczyła ponad 12 milionów złotych. W tej chwili znajdujemy się na jednej z dróg, która będzie oddana do użytkowania, ulica Powstańców Warszawy. 500 metrów drogi, 15 lamp oświetlenia LED-owego z systemem zarządzania, odwodnieniem oczywiście drogi, który jest istotnym elementem każdej z dróg. W ramach inwestycji wybudowana została droga o długości 424 metrów, o nawierzchni asfaltowej z ciągiem pieszo-rowerowym o długości 354 metrów. Prace obejmowały wykonanie obramowania jezdni krawężnikiem ze ściekiem przykrawężnikowym, dowiązanie jezdni do istniejących zjazdów, wyregulowanie włazów kanalizacji sanitarnej, wpustów ulicznych i zasuw wodociągowych.
Na ulicy zamontowano 15 latarń typu LED z systemem inteligentnego zarządzania oświetleniem. Jest to jedna z ostatnich dróg, które w tej dzielnicy jeszcze należało wykonać. W zasadzie zostały jeszcze takie niewielkie odcinki, które będziemy uzupełniać w przyszłości. Przy okazji budowy drogi na Powstańcu Warszawy wykonano również kanał technologiczny przeznaczony do zabudowy kabli teletechnicznych. Wykonawcą tej inwestycji była firma miejscowa. Koszt robót wyniósł niemal 3 miliony złotych. Budowa ta w połowie dofinansowana została z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024. Pozostała część pochodziła z budżetu miasta Bolesławca. Kolejnym elementem jest chociażby ulica Kresów II Rzeczypospolitej. To są kawałki dróg, które staramy się wykonywać według planu inwestycyjnego, ponieważ mamy takie założenia, że budujemy drogi tam, gdzie już są tereny zainwestowane, więc tam, gdzie już są wybudowane domy, czy jest już ich znaczna ilość, wtedy skupiamy się na budowie dróg. Przed nami oczywiście już ogłoszone przetargi na budowę ulicy Sokolej, budowę ulicy Generała Hallera, czy budowę ulicy Generała Rozwadowskiego. Otwieramy oferty, zobaczymy, czy wykonawcy zmieszczą się w założonym budżecie, więc kolejne budowy drog w Bolesławcu przed nami. Wymienione drogi dotyczą ulicy na osiedlu Kwiatowym, gdzie znajdują się tereny pod inwestycje mieszkaniowe, oraz na osiedlu na tzw. Koziej Górce, czyli nowym osiedlu domów jednorodzinnych przy wylocie z Bolesławca w kierunku Łazisk. Wśród informacji w skrótowej formie będzie m.in. ta o poszukiwaniu lekarza do pracy w boleseckim punkcie honorowego krwiodawstwa. Boleseccy policjanci kolejny raz wspólnie oddali krew dla kolegi z jednostki rannego podczas interwencji. Do akcji krwiodawstwa włączyli się również miejscowi żołnierze z 23. Śląskiego Pułku Artylerii. Hasło dla policjanta z Bolesławca jest regularnie wypowiadane przez osoby, które chcą oddać krew dedykowaną postrzelonemu funkcjonariuszowi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pilnie poszukuje lekarza do kwalifikacji kandydatów na dawców i dawców krwi do Państwowego Punktu Krwiodawstwa w Bolesławcu. Chodzi o absolwenta uczelni medycznej z prawem wykonywania zawodu bez specjalizacji. Może być to także lekarz emerytowany, który zdecydowałby się na podjęcie współpracy, lub magister pielęgniarstwa, który wykonywałby kwalifikacje kandydatów na dawców i dawców krwi. Ambasador Rumunii w Rzeczypospolitej Polskiej, Cosmin Onisi, spotkał się z marszałkiem województwa dolnośląskiego Pawłem Gancarzem. Omówiono nowe możliwości wzajemnego wsparcia oraz rozszerzenia kontaktów między Dolnym Śląskiem a rumuńskimi regionami. Odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa dolnośląskiego. Uczestniczył w nim wojewoda dolnośląski. W trakcie posiedzenia podziękowano za długoletnią współpracę marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu. Omówiono też bieżące wyzwania społeczno-gospodarcze, które stoją przed regionem. Kolejna sylwetka z cyklu Młodzi Zdolni pojawiła się na witrynie internetowej powiatu bolesławieckiego. Tym razem jest to Karolina Mazurek, uczennica zespołu szkół handlowych i usługowych, która odnosi sukcesy w dziedzinie logistyki. W ubiegłym roku szkolnym startowała w ogólnopolskim finale Olimpiady Logistycznej. Gmina Miejska Bolesławiec otrzymała dofinansowanie w kwocie 70 tysięcy złotych z Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury Aktywna Tablica. Pieniądze te trafią do dwóch bolesławieckich szkół, szkoły podstawowej nr 1 i nr 4. W ramach realizacji projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, narzędzia oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem. To już po raz 60. W Bolesławcu odbędzie się w tym roku Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski. I jak co roku, będzie to dla miłośników tego typu twórczości niespodzianka. Znani są oczywiście jego uczestnicy, ale nikt nie jest w stanie przewidzieć, co pojawi się na ich ceramicznych warsztatach. Bolesławiecki Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski to marka znana bez mała na całym świecie. To wydarzenie artystyczne w Polsce, które szczyci się najdłuższą, nieprzerwaną historią.
Nie przeszkodziła w jego organizacji nawet pandemia koronawirusa, choć wtedy odbywał się w nieco zawężonej formie, jeśli chodzi o uczestników. Do tegorocznego pleneru zgłosiło się kilkudziesięciu artystów z różnych stron świata. Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Azja, a nawet Australia. Przez komisję, która obradowała w Bolesławieckim Ośrodku Kultury, zostało wybranych 12 artystów. 60. plener rozpocznie się 26 lipca, ale gala jego rozpoczęcia nastąpi dzień później. Będzie to wydarzenie w ogrodzie za Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury, zatem łatwo będzie bolesławianom wziąć w nim udział. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji, które będą towarzyszyć w czasie pobytu plenerowiczów tutaj w Bolesławcu. Plenerowicze tworzyć będą w trzech zakładach. Jest to manufaktura w Bolesławcu, zakłady ceramiczne Bolesławiec oraz ceramika artystyczna. Już o godzinie 13 wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach ceramicznych. 60 kafli na 60-lecie pleneru zostaw swój ślad. O godzinie 17 rozpoczniemy oficjalne otwarcie Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego. O 18:00, i tutaj wielka niespodzianka, odbędzie się koncert jazzowy zespołu Cavazos Jazz Combo. Warsztaty ceramiczne zaplanowano też na sobotę 3 sierpnia. Plener potrwa do 18 sierpnia, a więc do końca tegorocznego Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Za chwilę jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na środę. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Najbliższej nocy w Bolesławcu będzie 21 stopni Celsjusza, w dzień 32. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 50% w dzień. Zachmurzenie będzie małe, a po południu zwiększy się do dużego. Wtedy pojawią się intensywne opady deszczu i burza. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali. Wiatr do 16 km na godzinę wiał będzie z kierunków południowych. Świat wokół Ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje Ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi.